W piątek rusza jesienna ramówka Radia Z. Zmiany są poważne. Obejmą m.in. poranne pasmo Dzień Dobry Bardzo, które nadal będzie prowadził Marek Stary Brat. Lecz w nowym sezonie dołączą do niego Kamil Baleja i Bartosz Gajda. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, największa zmiana dotyczy Kamila Nosela, który znika z anteny z dniem. 1 września. Dziennikarz powiadomił o tym oficjalnie w mediach społecznościowych. Lecz nie wyjaśnił zaniepokojonym fanom, co stoi za jego decyzją oraz gdzie będzie można usłyszeć go w najbliższym czasie. Szanowni, po 12 zakręconych latach w radiu Z nadszedł koniec, od września nie usłyszycie już programu Nosel wkręca, napisał krótko Nosel. Informację o tym, że Nosel odchodzi, wirtuale otrzymało również bezpośrednio od Anny Maruchy, dyrektor komunikacji korporacyjnej grupy Eurozet. Podkreśliła, że jest to decyzja nosela, nie spółki. Miejsce odchodzącego prezentera na antenie wypełnić ma nowy duet, tworzony przez Filipa Hajzera i Agnieszkę Kołodziejską. Nie da się ukryć, że to wygryzienie narobiło niemałego rabanu wśród fanów Radia Z. Zawsze słuchaliśmy z i serio jestem absolutnie dumny, że mogę ogłosić, zostałem prezenterem i reporterem Radio Z. Napisał na Instagramie dumny Filip Heiser. Dziennikarz znany głównie ze współpracy ze stacją TVN poprowadzi audycję na luzie i będzie się zajmował między innymi plotkami ze świata show, biznesu, który zna od podszewki. Ale to nie wszystko. Równolegle wróci. Na ulicę. Podobnie jak w przeszłości, będzie zaczepiał ludzi i zadawał różne pytania, ja twierdzi. To dla niego sama przyjemność, mam nadzieję, że kiedy na mieście zatrzymam właśnie ciebie, utniemy wspaniałą pogawędkę o wszystkim, napisał na Instagramie, fani chyba lubili Filipa Heisera w roli radiowca, gdyż pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy i zapewnień o kibicowaniu mu w starej nowej roli. Szkoda tylko Nosela, który przez wiele lat powodował uśmiech na twarzach ludzi. Ale pierwszy kwietnia już był. Piszą ludzie pod postem Kamila. Protestuje. Jadąc do pracy na osiem jest to dla mnie kluczowy punkt każdego poranka, który nastraja mnie optymistycznie na resztę dnia. A jeśli to żart, to wcale nie jest fajne. Kropka no chyba jakiś jaja. A jeśli nie, to już nie będę słuchać tego radia, zawsze wkręcasz jedną osobę, a teraz chcesz wkręcić wszystkich, nie wierzę. Pozdrawiam, słuchacze dalej nie dowierzają, a Kamil milczy. Czytaj też, Dariusz Szpakowski się wściekł. Nie z nim takie numery: Beata Tadla żegna się z radiem Z. twierdzi, że to jej decyzja. Prawda o odejściu Filipa Hajzera Stefan. Sama góra przekazała zaskakujące wieści.